Dzień dobry bardzo na kanale Crypto Machine. W tym krótkim filmie chciałbym Ci pokazać kilka rzeczy, a mianowicie może na początku, zacznę od tego. Wszystko co powiem na tym filmie oczywiście nie jest absolutnie żadną poradą inwestycyjną. W sumie tyle, tak? To jest tylko i wyłącznie w mojej opinii. Ja postępuję w taki sposób, a nie inny. Jeżeli chcesz, możesz skorzystać. Jeżeli nie chcesz, po prostu nie korzystaj. Ok, szybkie, krótkie podsumowanie na samym początku, jeżeli chodzi tutaj w tym momencie o airdropy, czy warto je robić, czy to jest naprawdę shit, jak to działa, kiedy wypłaca i tak dalej, i tak dalej. Takiego boomu jeszcze nie było, jeżeli chodzi w tym momencie typowe airdropy oparte o RC20, czyli oparte na technologii na blockchainie Ethereum. To właściwie dzieje się w tym roku, pewne rzeczy naprawdę tutaj wypalają, z kolei inne zupełnie nie działają, tak to już po prostu działa, jest tego absolutny wysyp. Czy warto robić wszystko po kolei? Nie wiem, nie odpowiem Ci, ja wszystkiego nie robię, robię tylko i wyłącznie pewne wybrane, które sobie sprawdzę i wiadomo też, że tutaj znowu statystyka, czyli ja w 100% nie mam absolutnie racji, w wielu przypadkach na pewno się pomyliłem i jeszcze nie raz się pomylę, natomiast gdzieś tam pewne wyniki już po prostu je widać, tak? Jednym z właśnie jest Energy, który de facto jeszcze nie można skeszować, jest to kwestia czasu, tutaj deweloperzy naprawdę napierdzielają, więc tutaj wyniki mogą być bardzo fajne, jak widzisz cena $8, gdzieś w pewnym momencie było około dychy, 200, tam 200 Energy, 100, przepraszam, 100 Energy można było zdobyć za free, i było to kilka miesięcy, tak, bo też mam takie pytania, kiedy w ogóle dostanę coiny, ile będą warte i kiedy już wypłacę, kiedy Lambo. Nie wiem, to zależy naprawdę od deweloperów. Ja Wam tylko pokazuję pewne opcje, pewne możliwości, natomiast ja nie jestem deweloperem, ja nie odpowiadam za dane projekty, tak. Warto obserwować na Telegramie, warto się samemu zainteresować w tym temacie. Świat kryptowalut to przede wszystkim edukacja. I warto tutaj coś od siebie dać, tak, dużo ludzi też właśnie czeka na gotowe, chce już tak, tak i tak. Okej, w porządku, można jak najbardziej, jeżeli chciałbyś ogólnie mieć dostęp do takich bardziej szybkich powiedzmy, nowych opcji, to zapraszam na grupę na Facebooku, bądź też na Telegram, wystarczy, że napiszesz do mnie tutaj na priv, bądź też zostawisz komentarz pod tym filmem. Więc tak, Energy, tak jak powiedziałem wcześniej, 100 coinów, na chwilę obecną cenę mamy taką, a nie inną, bardzo ładna, zobaczymy jak to będzie wyglądać finalnie. Bomby, które były rozdawane w lutym, eksperyment ekonomiczny, cena w pewnym momencie tu była $14, obecnie mamy, jak widzisz, 6,84, rozdawali 200 bomb. Czy warto było robić? Odpowiedz sobie sam. W ostatniej chwili, jeżeli chcesz, możesz zgarnąć, zostało dosłownie tam chyba kilka godzin od momentu, teraz jak nagrywam ten film, nawet nie wiem, czy może jest za późno, zobacz ewentualnie, jeśli tego nie robiłeś, $25 można zgarnąć w XRP, jak tu widzisz u mnie, mam naliczone na chwilę obecną 15, warto z tego korzystać. Ok, i teraz tak, pod tym filmem, rzecz jasna, znajdziesz również inne linki, linki do airdropów, które są naprawdę czasami w bardzo powijakach, to w ogóle nawet się jeszcze nie narodziło, to w ogóle jest, wiecie, tam plemnik dopiero uderzył i nie wiadomo, czy to wypali, czy to nie wypali, czy to będą bliźniaki, trojaczki, czy no po prostu coś tam nie pójdzie po drodze. Natomiast tak jak tu widzisz, Energy, tak, czy Bomb, czy w tym momencie akurat tam BC Next to akurat jest giełda, więc tutaj nie ma o czym mówić. Natomiast statystycznie warto, warto z tego względu, że w perspektywie czasu właśnie może tak to wyglądać, czyli robiąc dzisiaj, znaczy to jest bardziej taka moja sugestia, tak, możesz z niej skorzystać, oczywiście nie musisz, robisz pewnego airdropa, który de facto zajmuje tak naprawdę kilka minut, jeżeli tam masz ogarnięte pewne rzeczy, jeżeli tam ok, masz jakieś problemy, bo tam są Twittery, Telegramy, LinkedIny, Reddity i innego rodzaju portale społecznościowe, jeżeli tutaj jakoś kiepsko się poruszasz, zapraszam na priv, prowadzę również konsultacje indywidualne, tutaj szczegóły przedstawię oczywiście na priv. Ok, więc warto to robić właśnie pod tym kątem, zrobić i zapomnieć. Po prostu zrobić i zapomnieć, ja Wam powiem, tak właśnie miałem z tymi bombami całymi. Zapomniałem totalnie, zrobiłem to w lutym, zapomniałem, potem znajomy do mnie pisze, Patryk, pozdrawiam, jak to oglądasz, pisze do mnie, ty masz te bomby? Ja, no w sumie mam jakieś bomby, a co? No bo ich cena to 10 tam dolców czy ileś. Ja mówię, co ty? Patrzę i faktycznie, nie? No i tak to właśnie działa. Dlatego warto. Także jeszcze raz powtórzę, jeżeli chciałbyś być na bieżąco z projektami, które ja de facto sprawdzam. I tak jak mówię, ja nie jestem nieomylny, nie mam szklanej kuli, pewne rzeczy wypalą, pewne rzeczy nie wypalą, statystyka najzwyczajniej. Natomiast staram się gdzieś tam to
w pewien sposób na tyle, na ile mogę oczywiście sprawdzić, to zapraszam na Telegram, zapraszam na Facebook, zapraszam na Insta. Linki znajdziesz pod tym filmem do tych nowych projektów, nowych airdropów. Linki również znajdziesz pod tym filmem. Jeżeli nie wiesz do końca, jesteś początkujący i tak dalej, zaczynasz, napisz do mnie, a dokładnie powiem Ci, w jaki sposób, co można zrobić, jak zrobić. Koniecznie zobacz film z botem, który omija podkraniki, który omija kapcza. Warto, jeśli klikasz w kraniki, możesz to mieć na absolutnie pełnym automacie. I co jeszcze jest istotne, pewnie już słyszałeś o tym, że Facebook będzie wydawał swoją kryptowalutę. Jeżeli chciałbyś mieć do niej dostęp i chciałbyś ją kupić w czasie, kiedy ona się oczywiście pojawi, czy to będzie za kilka miesięcy, czy to będzie za rok, warto mieć giełdę Binance, znajdziesz link również pod tym filmem. I rzecz jasna, jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, daj suba, aby być na bieżąco. Nie przedłużając, nie przeciągając, niech Bitcoin będzie z Tobą, wysokich naliczeń i do następnego. Cześć.